Ma być 3 razy szybszy niż karetka, docierać na miejsce wypadku i do tych, którzy nie potrzebują interwencji zespołu ratowniczego. Nowy motoambulans pojawi się na ulicach Sosnowca. To jednak nie jedyna zmiana, jaka nastąpi w życiu i pracy tamtejszych ratowników. Więcej na ten temat wie Paweł Jędrusik. Motoambulans, czyli specjalny pojazd ratowniczy sosnowieckiego pogotowia. Jednym z głównych atutów motocykla jest jego szybkość oraz to, że ratownik nim jeżdżący może udzielać pomocy wtedy, gdy przyjazd karetki nie jest potrzebny. Jego koszt to 270 tysięcy złotych, a na ulicach będzie można go zobaczyć już od 1 kwietnia. Przede wszystkim chodzi o czas. Po prostu motocykl w dużym mieście, zakorkowanym mieście, przy dużych remontach, dotyczy to wszystkich tak naprawdę dużych miast w województwie i w kraju, jest w stanie szybciej dojechać na miejsce zdarzenia niż taka karetka standardowa. To nie jedyne zmiany w rejonowym pogotowiu ratunkowym w Sosnowcu. W mieście pojawią się także dodatkowe zespoły ratownictwa. W ostatnich latach w Sosnowcu pojawi się już druga stacja, drugi zespół ratunkowy dodatkowy, który jest wspierający dla naszych mieszkańców. Łącznie w tym roku pojawią się 3 nowe zespoły w naszym województwie. Jeden, który stacjonować będzie w Dąbrowie Górniczej w Ząbkowicach już od 1 czerwca i ten, który za kilka dni, a nie jest to Prima Aprilis, czyli od 1 kwietnia w mieście Sosnowcu. Motoambulans będzie pracował od godziny 7 do 19. Wkrótce sosnowieckie pogotowie doczeka się także nowej siedziby. Powinna zostać otwarta w ciągu kilku najbliższych dni.